Caro, fraterno saluto a tutte le sorelle e a tutti i fratelli che prendono parte a questa liturgia, e in particolare ai carissimi giovani presenti a Meggiugori in modo reale e virtuale per il Mladifest. Upuściłem drogi bratski pozdraw. drogie pozdrowienia braterskie wszystkim siostrom i braciom uczestniczącym w tej liturgii, a szczególnie drogiej młodzieży obecnej w Mediugorju w sposób rzeczywisty i wirtualny podczas Festiwalu Młodych. W tym roku jest molto significativo perché insieme con l'eucaristia alla quale avete partecipato in tutte queste giornate vivremo anche il consueto evento dell'invio missionario w tym roku Doszliśmy do ostatniego momentu festiwalu. To bardzo ważny moment, ponieważ razem z Eucharystią, w której uczestniczyliście przez te wszystkie dni, przeżyjemy również wydarzenie posłania misji. fino ad oggi vi spinge necessariamente a gridarla al mondo per rendere il mondo compartecipe della vostra gioia e della vostra speranza. z bezpośredniego spotkania z Jezusem, którą z pewnością przeżywaliście od niedzieli wieczorem do dziś, zmusza was do wypowiedzenia jej światu, aby cały świat miał udział w waszej radości i waszej nadziei. ...profunda di Gesù, senza che essa spinta i apertura... Misjonaria. Nie może istnieć bezpośrednie, autentyczne i głębokie doświadczenie Jezusa bez bodźca i otwartości na misję. A concluzione na mlađi fest, io ho incontrato Jesu, ed ora non posso fare a meno Di racconarlo al mondo. Na zakończenie festiwalu naprawdę możecie powiedzieć, spotkałem Jezusa i teraz nie mogę się powstrzymać od głoszenia go światu. Nel lungo e bellissimo Messaggio di quest'anno ai giovani di Meggiugori, definisz il Mladi Fest proprio. Jako Settimana di Pregiera e Di Kontro con Gesù. I Papa Franciszek, w tegorocznym długim i pięknym przesłaniu do młodych w Mediogoriu, określa festiwal właśnie jako Tydzień Modlitwy i Spotkania z Jezusem. Jako pastore della Kiesa i jako reprezentante del Papa. Nella terra, dove la provvidenza ha voluto dispiegare una presenza speciale del soprannaturale, sento il dovere di sollecitare, specialmente da parte di voi più giovani, lo slancio e l'impegno. dla di Cristo al mondo, oltre che alle vostre comunità di appartenenza. Dlatego, jako pasterz Kościoła i jako przedstawiciel papieża w kraju, w którym opatrzność pragnęła pokazać szczególną obecność tego, co nadprzyrodzone Czują się w obowiązku wezwać Was, zwłaszcza Was młodych, do entuzjazmu i zaangażowania się w głoszenie Chrystusa światu, szczególnie w Waszych wspólnotach chrześcijańskich, do których należycie. Wszędzie istnieje wielka potrzeba dawania świadectwa i głoszenia. Testimoni ed evangelizatori generosi, anche nei confronti dei pastori della Chiesa. Non solo per incoraggiarli, ma anche per aiutarli.

także w waszych relacjach z pasterzami Kościoła, aby nie tylko ich zachęcać, ale także pomagać im w wypełnianiu ich roli rozeznawania, czego Duch Święty chce dla Kościoła i dla świata al compimento del progetto di salvezza concepito dal Padre e realizzato attraverso la persona, l'opera e la parola di Gesù. On, Duch Święty, jest bowiem prawdziwym i wielkim przewodnikiem, który prowadzi Kościół i całą historię ludzkości do uszczegściwienia planu zbawienia rozpoczętego przez Ojca i zrealizowanego przez osobę Jezusa jego Dzieło i słowo. Mi sembra anche un altro aspetto. In verità il giovane ricco del Vangelo in ultima analisi desidera essere eternamente Felice. Da qui, skaturisze la domanda: che cosa devo fare? Hmm. Wydaje mi się, że z przesłania papieża pojmuję inny aspekt. Rzeczywiście, bogaty młodzieniec z Ewangelii ostatecznie chce być wiecznie szczęśliwy. I tu pojawia się pytanie: co mam czynić? e dunque il raggiungimento della felicità senza fine. Per questo è anche preoccupato del fare. Che cosa devo fare per raggiungere la felicità senza fine? Pragnieniem młodego człowieka z Ewangelii jest osiągnięcie nieskończonego szczęścia. Dlatego też martwi się czynieniem. Co mam czynić, aby osiągnąć szczęście bez końca? Apparentemente piuttosto fine Il bene, sii, buono, questo il giovane interlocutore di Gesù lo capisce da sé. Non si può avere la felicità eterna senza compiere il bene, senza essere buoni. Na craye ISU W końcu odpowiedź Jezusa pozornie dość zawiła, a jednak bardzo prosta. Czyń dobro, bądź dobry. Młody rozmówca Jezusa sam to rozumie. Nie można mieć szczęścia wiecznego bez czynienia dobra, jeśli nie jesteśmy dobrzy. Jednakże, co dobrego trzeba czynić, aby być dobrym? Oto kilka sugestii w tym zakresie w świetle przesłania papieża Franciszka in amicizia e in comunione con colui che è la bontà somma cioè con Dio Padre Figlio e Spirito Santo Byt hmm. stal w przyjaźni i komunii z tym, który jest najwyższą dobrocią, czyli z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym Che da solo ti fai buono, ma è la somma bontà, cioè Dio, che ti rende buono. Nie czynisz ty sam siebie dobrem. Nie sam czynisz siebie dobrem, lecz najwyższa dobroć. To znaczy, Bóg jest tym, który czyni cię dobrem. Nie riusciresti mai ad essere buono. e a compiere il bene. Simo sui suoi snagama, nulla 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 sui suoi snagama, con sui suoi snagama, nulla sui suoi snagama, nulla sui suoi snagama, nulla sui E con dei Dlatego stałą przyjaźń i komunię z Bogiem buduje i utrzymuje modlitwa, życie sakramentalne, zwłaszcza Eucharystia i sakrament pokuty oraz życie przykazaniami Bożymi. sempre alla luce dell'episodio del giovane ricco e costituito dalle parole di Gesù. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Kolejną ważną propozycją papieża Franciszka w świetle fragmentu o bogatym młodzieńcu są słowa Jezusa. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Esigenza di rinunzia. E invece Gesù non invita a rinunziare a una cosa per ottenerne un'altra, magari migliore. Non si tratta di un baratto, do ut des. Non si fa un contratto con Dio, io ti do questo. To wezwanie Jezusa jest zwykle interpretowane jako potrzeba wyrzeczenia. Jednak Jezus nie wzywa nas, abyśmy wyrzekli się jednej rzeczy, by otrzymać inną, być może nawet lepszą. To nie jest Ja Tobie, a Ty mnie. Non zawiera się umowy z Bogiem. Io ja daję Ci to, a te musisci dać mi coś innego w nagrodę. Il nostro rapporto con Lui è basato sull'amore e, come espressione dell'amore, prima di tutto verso Di Lui e poi verso il prossimo. Bóg chce, aby nasza relacja z nim była oparta na miłości i jako wyraz miłości przede wszystkim do niego, a zatem do bliźniego. Il va vendi quello che possiedi, non è un indebolimento della persona e della dignità umana, bensì un rafforzamento di essa. In quanto espressione attraverso un'aparente rinuncia della donazione totale e gratuita del proprio essere nell'amore. Dlatego, idź, sprzedaj to, co masz, nie jest osłabieniem osoby i godności ludzkiej, ale jest wzmocnieniem jako wyraz poprzez pozorne wyrzeczenie się pełnego i bezinteresownego oddawania miłości swego istnienia a quel giovane di lasciare quello che appesantisce il cuore e ostacola l'amore quello che Gesù propone non è tanto un uomo Spoglio di tutto, quanto un uomo libero e ricco di relazioni con Dio e con i fratelli. Drugim rzicima, innymi słowy, jak mówi papież Franciszek w swoim przesłaniu, Jezus prosi tego młodzieńca, aby porzucił to, co obciąża serce i powstrzymuje miłość. To co proponuje Jezus to nie tyle człowiek pozbawiony wszystkiego, co człowiek wolny i bogaty w relacje z Bogiem i braćmi. Papa Francesco. Il nostro troppo avere e troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono infelici. E incapaci di amore. Pertanto seguire Cristo non è una perdita, ma un incalcolabile guadagno, mentre la rinuncia riguarda l'ostacolo che impedisce il cammino, il Papa Franio Dodae a Papis Francisco Dodaa. Nasze pragnienia, by zbyt dużo mieć i zbyt dużo pragnąć, zagłusza serce, czyniąc nas nieszczęśliwymi i niezdolnymi do miłości. Dlatego pójście za Chrystusem nie jest stratą, lecz nieocenionym zyskiem, podczas gdy wyrzeczenie, do którego jesteśmy wezwani, dotyczy przeszkody, która zawadza w drodze. e anche voi, meno giovani. Il progetto di vita che ci propone il brano del Vangelo sul giovane ricco e che Papa Francesco, ispirandosi adesso, ci invita a realizzare, probabilmente suscita in voi come anche in me un senso di perplessità. Per la sua arduità ci viene di concludere chi è in grado di mettere in pratica tale insegnamento? Drodzy, młodzi, przyjaciele. I wy, mniej młodzi. Zaproponowany nam we fragmencie Ewangelii o bogatym młodzieńcu i którym zainspirowany papież Franciszek zaprasza nas do jego realizacji, prawdopodobnie budzi w was, jak i we mnie, uczucie zmieszania z powodu wymagającej drogi. I pojawia się pytanie kto jest w stanie wprowadzić tę naukę w życie? Testualmente nel suo messaggio. Non scoraggiatevi, come il giovane ricco del Vangelo, invece fissate lo sguardo su Maria e affidatevi a lei, che con il suo Eccomi ha risposto senza riserve. Alla chiamata del Signore. Guardiamo a Maria, per trovare la forza e ricevere la grazia, che ci permette di dire: il nostro Eccomi al Signore. Zamiast tego, sam papież dosłownie mówi nam w swoim przesłaniu: Nie zniechęcajcie się, jak bogaty młodzieniec Ewangelii. Zamiast tego skierujcie spojrzenie na Maryję i zawierzcie się jej, która poprzez słowa oto jestem bezwarunkowo odpowiedziała na Boże wezwanie. Patrzmy na Maryję, aby odnaleźć siłę i przyjąć łaskę, która umożliwia nam, by wypowiedzieć własne Oto jestem, Panie. Con tutti i pastori qui presenti affidiamo voi tutti alla materna intercessione della Vergine Maria. cały kościół, wraz ze wszystkimi obecnymi tu pastorzami, zawierzamy was wszystkich macierzyńskiemu wstawiennictwu Dziewice Maryi. Ci poniamo sotto la protezione del suo manto, supplicandola fortemente che accolga la nostra preghiera e venga in soccorso a tutte le nostre necessità. Amen. pobożnie oddając się pod opiekę jej płaszcza, modląc się do niej żarliwie o przyjęcie naszej modlitwy i przyjście z pomocą wszystkim naszym potrzebom. Amen.